Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest wojna 30-letnia, która miała miejsce w Europie w XVII wieku. Samej genezy przyczyn wojny należy szukać na pewno w rywalizacji Francji między dynastią Habsburgów o dominację w Europie. Francja także szukała sposobu, żeby wyrwać się z pierścienia otaczających ją krajów rządzonych przez Habsburgów, a także do osłabienia ich władzy, a głównie w ogóle władzy cesarzy w samej Rzeszy. Rzesza był to zlepek około 300 księstw i wolnych miast, które no formalnie podlegały cesarzowi, ale w rzeczywistości większość księstw coraz bardziej się uniezależniała od cesarza. Robili to zarówno katolicy i protestanci. Na przykład dobrym przykładem może być na przykład luterańska Brandenburgia Hohenzollernów, czy też Saksonia rządzona przez Wettinów. No ale także między księstwami rosły antagonizmy religijne. Pokój augsburski, który miał miejsce w 1555 roku, o którym sobie mówiliśmy na jednym z poprzednich filmów, no zakończył wtedy wojny religijne, ale okazało się, że zakończył tylko pewien etap, który miał być dalej rozstrzygnięty, który okazał się być jeszcze większym i jeszcze krwawszym konfliktem. Wydawało się, że Rzesza będzie głównie protestancka, że będą w niej dominować protestanci, no ale sytuację trochę zmienili jezuici, którzy zaczęli konwertować ludność niemiecką na katolicyzm. I tutaj wobec tych zagrożeń, szczególnie wobec incydentu w mieście niemieckim Donauwörth, jeśli to dobrze wymawiam, protestanci postanowili stworzyć Unię Protestancką, która miała chronić interesy protestantów, czyli w 1608 roku założono Unię Protestancką. Unia Protestancka. Także możecie się spotkać z nazwą Unia Ewangelicka i powstała ona z inicjatywy Fryderyka V, który był palatynem reńskim. Palatyn to taki, można powiedzieć, luźno przekładając, odpowiednik polskiego wojewody. No i oczywiście w odpowiedzi katolicy w 1609 roku, czyli rok później, utworzyli z inicjatywy Maksymiliana I, który był księciem Bawarii, która była oczywiście mocno katolicka, utworzyli Ligę Katolicką. Liga Katolicka. Powstały w takim razie jakby takie dwa przeciwne sobie bloki. No i było już tylko kwestią czasu, żeby wybuchł między nimi konflikt. Warto teraz wspomnieć o tym, że w 1609 roku cesarz Rudolf II wydał Czechom list majestatyczny. Możemy sobie to zapisać, że w 1609 roku miał także miejsce list majestatyczny cesarza Rudolfa II. I ten list miał gwarantować Czechom ich religię. Czesi mieli mieć całkowitą swobodę wyznania w swoim kraju i to jakby zaraz do tego sobie powrócimy, bo to jest taki to było jakby złamanie tego listu było bezpośrednim powodem wybuchu wojny, ale także powodów należy szukać trochę w podłożu ekonomicznym, gdyż państwa katolickie miały głównie jeszcze system feudalny, za to państwa protestanckie już opowiadały się za takim no raczkującym dopiero kapitalizmem. No jakby tutaj ta różnica rynkowa także miała wpływ na antagonizmy między tymi państwami. No ale sama wojna 30-letnia wybuchła w 1618 roku. I to ma związek z tą ryciną tutaj przedstawioną, z defenestracją praską. Defenestracja praska.
Była to już druga defenestracja. Jeśli pamiętacie, miała jeszcze jedna miejsce na początku wojen husyckich, a trzecia miała miejsce w 1948 roku, przynajmniej tak się przyjmuje. To była druga defenestracja praska, ale o co w niej chodziło? No, wskutek rządów nowego cesarza, cesarza Macieja, który był ultrakatolikiem, powstała kłótnia na zamku w Hradczanach w Czechach, gdyż postanowiono właśnie łamać te decyzje listu majestatycznego. No i tutaj szczególnie bezpośrednią przyczyną była próba zlikwidowania dwóch zborów protestanckich. No i Czesi oczywiście się oburzyli, no i przez to zaczęli wyrzucać właśnie na zamku ludzi cesarza przez okna. Taka ciekawostka, ta trójka ludzi, która została wyrzucona, pomimo że spadali z kilkunastu metrów, przeżyli, gdyż rzekomo właśnie wpadli do kompostu, co oczywiście katolicy uznali za cud i dobry omen, no ale była też przyczyną właśnie wybuchu tego konfliktu. Czesi liczyli na to, że wesprą ich inne państwa protestanckie, na przykład Anglia czy też Niderlandy. Także postanowiono wybrać na króla Czech w 1619 roku Fryderyka V. Tego samego Fryderyka V, który założył Unię Protestancką, wybrały go Stany Czeskie na króla Czech właśnie w 1619 roku. No i jednocześnie w 1619 roku został cesarzem Ferdynand II, który był z kolei katolikiem fanatykiem. W tym przypadku no, konflikt był już pewien, wojna została wypowiedziana, zaczęły wybuchać powstania antyhabsburskie, na przykład na Śląsku, Morawach czy Łużycach. Za to cesarza poparły państwa katolickie, takie jak Bawaria, Hiszpania czy też nawet protestancka Saksonia, której właśnie cesarz obiecał Łużycę. Warto wspomnieć, że w całej wojnie 30-letniej tak naprawdę ta religia zazwyczaj się mieszała. Najważniejsze były interesy danych państw, a nie to, jaka religia w nich dominowała. Szczególnie to zobaczymy w późniejszej fazie, jeśli chodzi o Francję. W 1619 roku miała także miejsce pierwsza odsiecz wiedeńska, o tym warto wspomnieć, gdyż Habsburgom zagroził Siedmiogród pod Wiedniem, no i tutaj cesarz Ferdynand II poprosił króla Polski także o wsparcie i został przysłany oddział Lisowczyków. W 1619 roku obroniono wtedy Wiedeń. Ale przede wszystkim największe zwycięstwo katolików miało miejsce w bitwie pod Białą Górą w 1620 roku. 1620. Bitwa pod Białą Górą. Jest to koło Pragi. No i w tej bitwie mieliśmy zwycięstwo katolików. Sobie zapiszemy. Zwycięstwo katolików. No tutaj szczególnie niezdyscyplinowanie, jeśli chodzi o protestantów, trochę kłótnie między dowódcami, ale także ich złe uzbrojenie wobec olbrzymiej przewagi militarnej państw katolickich wpłynęło na ich przegraną. No doprowadziło to do pacyfikacji całkowitej Czech. Z 30 tutaj zbuntowanych czeskich panów dokonano egzekucji aż 27 z nich. Wskutek tej wojny i także wyniszczenia ludności cywilnej do połowy XVII wieku populacja Czech z 4 milionów spadła do około 700 tysięcy, czyli mieliśmy jakby tutaj całkowitą rzeźnię, jeśli chodzi o naród czeski. Zahamował się rozwój jego kultury, no i katolicy z nimi wygrali. Za to wojujący z Habsburgami dowódca siedmiogrodzki Bethlen, ten sam, który właśnie zaatakował wcześniej Wiedeń, no już podpisał pokój z cesarzem w Nikolsburgu w 1622 roku i można powiedzieć, że niby tutaj wojna się tak skończyła, tak? Przecież dogadali się, no ale niestety nie, gdyż konflikt zaczął się rozszerzać na inne państwa
europejskie. I teraz możemy sobie przejść, myślę, śmiało do tych okresów. Mówi się, że właśnie wojnę 30-letnią dzielimy na znaczące trzy okresy. Okres czesko-palatyński, który sobie właśnie wstępnie omówiliśmy. Mamy okres duński, okres szwedzki i okres francusko-szwedzki. Na pewno teraz się zastanawiacie, dlaczego ten okres czesko-palatynacki trwał jeszcze do 1624 roku. No gdyż dlatego na zachodzie Niemiec po prostu zaczęto tłumić właśnie wojska protestantów na zachodzie Niemiec. Ich wojska także próbowały później uciec do Danii, no ale ostatecznie zostały rozbite i do 1624 roku te armie przestały w zasadzie istnieć. No ale także włączyły się do rozgrywki inne państwa, na przykład Niderlandy, Rzeczpospolita w pewnym stopniu, Hiszpania, czy też jeszcze mocniej zaangażowało się Siedmiogród. No i rozpoczął się kolejny okres, który nazywamy duńskim, gdyż zaczął się od wkroczenia wojsk Danii na teren Rzeszy. Wojska dowodzone przez wodza Manfelda, wspierane także finansowo przez inne państwa protestanckie, mimo początkowych sukcesów zostały szybko rozbite w 1626 roku w bitwie pod Dessau. No a pokój z Duńczykami zawarto w 1629 roku. Mieliśmy pokój w Lubece. Zakończyło to okres duński wojny 30-letniej, no ale wprowadziło nam okres oczywiście szwedzki. Tutaj widzimy właśnie też obraz tego cesarza, o którym wspomnieliśmy, cesarz fanatyk Ferdynand II, w którym w tym okresie sprawował władzę do 1637 roku. No i później pałeczkę przejmują Szwedzi. Warto wspomnieć, że autorem sukcesów jeszcze wojny z Danią był Albrecht von Waldstein, czy też możecie się spotkać z pisownią Wallenstein. On właśnie był kreatorem zwycięstw nad władcą duńskim Chrystianem IV. No ale wróćmy do naszej Szwecji. W 1629 roku Francuzom udało się doprowadzić do traktatu rozejmowego w Altmarku, czy też w Starym Targu, między Rzeczpospolitą a Szwecją. Wtedy mieliśmy oczywiście, toczyliśmy wojny ze Szwecją, o czym sobie niedługo powiemy trochę więcej. Francuzi mieli tutaj interes, chcieli właśnie wspierać Szwecję, żeby to ona wykonała za nich brudną robotę i osłabiła Imperium Habsburgów, mimo że Szwecja oczywiście była protestancka. No, Szwecja słynęła z jednej z najsilniejszych armii w Europie i w 1630 roku jej armia na czele z Gustawem II Adolfem. Gustaw II Adolf. Adolf, zawsze nam się to kojarzy jednoznacznie. I tu jeśli chodzi o Szwecję. Szwecja. Wyruszyła oczywiście w teren Rzeszy. Początkowo odnosiła niesamowite zwycięstwa, jednak sytuacja zmieniła się niestety po bitwie pod Licen, którą widzimy tu na obrazie. Bitwa pod Licen, pisze się inaczej, Licen. Jakby. Ona miała miejsce w 1632 roku. Była o tyle tragiczna, że zginął w niej właśnie sam Gustaw II Adolf, który jeszcze wcześniej miał swoją wizję Imperium Szwedzkiego, które chciał nazwać Corpus Evangelicorum, które miało zastąpić Rzeszę, miało być taką właśnie nowym cesarstwem, na czele oczywiście ze Szwecją, miało skupiać głównie państwa protestanckie, w takie snu domysły, to jest taka ciekawostka na boku, no ale to się nie udało, Gustaw II właśnie umarł w tej bitwie, a armia zaczęła po prostu przegrywać. Co jest ciekawe, w międzyczasie także próbowano przekonać Wallensteina, żeby przeszedł na stronę Szwecji. Także Francja próbowała go przekonać, ale to się nie udało. Ostatecznie najprawdopodobniej Szwecja zleciła na niego zamach i w 1634 roku został po prostu zabity. No ale wróćmy do naszych Szwedów. Szwedzi
Szwedzi także coraz bardziej upadali, jeśli chodzi o ekonomię. Mieli coraz mniej funduszy na prowadzenie dalszej wojny. Musieli zrezygnować także z pobierania ceł gdańskich, o czym sobie na pewno powiemy po 1635 roku. Jeszcze sobie powiemy w przyszłych filmikach. No i dlatego niestety, ale musieli się oni wycofać z wojny i w 1635 roku zawarto pokój w Pradze. 1635, pokój w Pradze. No ale wtedy zaczął się kolejny okres, czyli okres francusko-szwedzki. No, Francuzi nie chcieli, żeby sytuacja się tak zakończyła, że ostatecznie Rzesza w sumie by z tego wyszła w miarę korzystnie. No i postanowili samemu dołączyć do wojny. W 1635 roku Francja wypowiada wojnę Hiszpanii. Francja versus Hiszpania. Rozpoczyna się wojna z Hiszpanią, natomiast oczywiście w Hiszpanii rządzą Habsburgowie, pamiętajmy o tym. No tutaj Habsburgów popierają także księstwa Saksonii i Brandenburgii, a także Dania, która zaczęła się obawiać o Szwecję, która planowała poszerzyć w zasadzie swoje imperium w granicach Bałtyku. Warto wspomnieć, że także w 1637 roku, jak widzimy, umiera Ferdynand II, widzimy tu tą datę. On umiera, ale zastępuje go na tronie cesarskim Ferdynand III. Ze Francją opowiada się Szwecja, Holandia i Sabaudia, a także od 1640 roku Siedmiogród. No i toczy się bardzo krwawa wojna, nie tylko na terenie Hiszpanii, ale także przenosi się ona na Niderlandy, Rzeszę czy państwa włoskie. No i zdecydowanie obóz tutaj francusko-szwedzki wygrywa tą wojnę, szczególnie po bitwie pod Zusammershausen w 1648 roku. Szwecja wtedy zajmuje całe Czechy. 1648, bitwa pod Zusammershausen. Wtedy Szwecja zajmuje całe Czechy w jej skutku. No i sytuacja robi się nieciekawa dla państw katolickich, jednak już wszystkie państwa postanowiły, że wojna je wyniszcza i chcą zawrzeć pokój. Warto tutaj także wspomnieć, zauważmy, że Francja, w zasadzie osoba, która kierowała jej polityką, czyli kardynał Richelieu, a także potem Ludwik XIV, umierają w międzyczasie, ale nadal sprawnie kontynuuje dalej wojnę, mimo że mamy wtedy pierwszego sekretarza Mazarin, o czym oczywiście mówiliśmy sobie w poprzednim filmiku, i parunastoletniego Ludwika XIV. Mimo to wojna jest kontynuowana. Traktaty pokojowe były opracowywane w Westfalii, ale z racji nienawiści religijnych katolicy obradowali sobie w Münster, a protestanci w Osnabrück. Wszystko działo się oczywiście w Westfalii, stąd nazwa pokój westfalski. Zakończył on ten olbrzymi konflikt, czyli wojnę 30-letnią, w którym wzięły udział w zasadzie wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem Anglii, Rzeczypospolitej i Turcji. Mówimy tutaj o takim wsparciu centralnie, że państwo uderza na państwo, bo wiadomo, że pewne oddziały jakieś były wysyłane i wsparcie finansowe. Głównymi mediatorami tutaj pokoju było oczywiście papiestwo i Wenecja. No i pokój został zawarty w 1648, pokój westfalski, który kończy wojnę 30-letnią. Która trwała oczywiście od 1618 roku do 1648. Tutaj widzimy na obrazie zawarcie tego pokoju. No ale jakie były jego skutki? Przede wszystkim, co jest ważne, Francja zyskuje prawo do biskupstw Metz, Toul i Verdun, ale także dostaje także część Alzacji, jednak bez Strasburga. Podzielone zostaje Pomorze, którego część dostaje Szwecja. Otrzymuje ona także biskupstwa Bremy i Verdun oraz port w Wismarze. No i tym samym ma już teraz władzę nad ujściami Odry, Wezery i Łaby.
A także, jako że do Szwecji należała już wcześniej Finlandia, Estonia, także większość Inflant, wyspy Ozylia, Gotlandia, no to w takim razie Szwecja stała się w zasadzie najpotężniejszym państwem, jeśli chodzi o basen Bałtyku, czyli wojna jej się opłacała. Brandenburgia z kolei dostała część Pomorza z Kolbergiem, czyli oczywiście z koło brzegiem. Mamy jednak także wiele nie tylko terytorialnych zmian w Europie, ale także takich bardziej długofalowych, gdyż pokój westfalski w zasadzie ustawił nowy system rządzenia w Europie. Była także to pierwsza wojna paneuropejska, czyli ogarnęła w zasadzie cały kontynent europejski. Była bardzo krwawa, no ale położyła kres dominacji Habsburgów w Europie. Francja tutaj znacząco się wzmocniła, jeśli chodzi o opozycję, jeśli chodzi o dominację w całej Europie. O ile te zdobycze terytorialne Szwecja już utraciła w zasadzie w XVIII wieku, to Francja jeszcze te terytoria nadrańskie trzymała bardzo, 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 bardzo długo. Co jest ważne, przywrócono zasadę czyja władza, tego religia, która po 1555 roku różnie była przestrzegana. Co się z tym wiąże? Oczywiście przestała być możliwa kontrreformacja, co strasznie zdenerwowało ówczesnego papieża Innocentego X, no bo w zasadzie protestantyzm został ugruntowany w Europie i już powrót całkowicie katolicyzmu do Europy, żeby miała być tylko jedna ta religia, był niemożliwy. Władza cesarzy w Rzeszy była już tylko honorowa, nie miała żadnego większego znaczenia, jeśli chodzi o władzę nad tymi księstwami. Był on wybierany przez 8-osobowe kolegium elektorskie, do którego włączono księcia Bawarii, a sam Sejm Rzeszy, czyli Reichstag, został podzielony na dwa zgromadzenia katolickie i protestanckie, no i też nie miał większego znaczenia. No ale przede wszystkim tutaj Rzesza została zrujnowana ekonomicznie, ogromne były zniszczenia, ludność znacząco się zmniejszyła, szacuje się, że z 21 do 13 milionów. W niektórych księstwach były to procenty bardzo wysokie, na przykład w Wirtemberdze zginęło aż 90% ludności. No i w tej wojnie większość ofiar to była ludność cywilna, która zginęła po prostu na skutek działań wojennych, albo na przykład z powodu chorób, gdyż zniszczenia wojenne powodowały głód, gdyż plony były mniejsze. No i przez to ludzie byli mniej odporni na choroby, byli słabsi, no i wybuchały jakieś epidemie, no i ludzie w ten skutek umierali. No ale także mieliśmy ożywienie trochę gospodarcze, bo postanowiono oczywiście odbudowywać te zniszczenia. We wschodnich Niemczech rozbudowano folwarki, co oczywiście obciążyło bardziej chłopów. Zwiększono pańszczyznę do aż 4 dni w tygodniu, a chłopi stali się całkowicie zależni od panów. No podobnie się działo wtedy w Rzeczypospolitej, mówiliśmy sobie troszeczkę już o tym. Ale pani wtedy nawet posunęli się dalej Niemieccy, gdyż zaczęli decydować także o małżeństwach chłopów, a nawet nimi sobie trochę handlowali. Chłop stał się takim trochę niewolnikiem, a na zachód od Łaby no, raczej zachowano tą wolność osobistą. Jednak sam pokój westfalski nie rozstrzygnął całkowicie konfliktów, antagonizmów w Europie, gdyż pokój między Francją a Hiszpanią został zawarty dopiero w 1659 roku, był to tak zwany pokój pirenejski i wskutek niego Ludwik XIV zyskał tereny w Flandrii, Szampanii i Pirenejów. No, ale także zyskał silne wpływy, jeśli chodzi o kraje włoskie, zwłaszcza tutaj Sabaudię. Ale wskutek niego Hiszpania przestała liczyć się jako mocarstwo na arenie europejskiej. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Temat jest dość taki obszerny, przerobiliśmy go dość szczegółowo, jeśli chodzi o wymagania szkolne, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt na a.plus.kontakt@gmail.com lub też przez wiadomość do naszego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję.